20 lat temu pan profesor Skubis, pan profesor Wojnar i pan dziekan Czerepok padli na dość oryginalny pomysł, aby na terenie naszej uczelni utworzyć Wydział Wychowania Fizycznego. Najpierw kierunek studiów, wychowanie fizyczne, gościnnie na Wydziale Elektrotechniki, wtedy wówczas, później Automatyki i Informatyki. Powstał Wydział Wychowania Fizycznego obecny, z czasem przekształcony również w dodatkowe dyscypliny, fizjoterapię i turystykę i rekreację. Wydział przez te swoje 20 lat wypuścił 11 tysięcy absolwentów, zarówno na poziomie licencjackim, jak i na poziomie magisterskim. Oczywiście na tych trzech kierunkach studiów, które prowadzimy, czyli wychowaniu fizycznym, turystyce i rekreacji oraz na fizjoterapii. Na uczelni pracuje aktualnie ponad 100 pracowników, prawie setka dydaktycznych i 15 osób administracyjnych. Więc chciałbym to podkreślić, że według wyliczeń demografów i socjologów 1000 osób, bo studiuje 1800 studentów, oni generują około 50 miejsc pracy. Dlatego mówimy, właśnie używając języka socjologicznego, że nasz wydział to ma również, jest czynnikiem takim kulturotwórczym i miastotwórczym. Interdyscyplinarność kształcenia, jaka jest na tym wydziale, daje niesamowite szanse w życiu zawodowym i w przyszłości. Uczymy się, nawet o tym nie wiemy, teorii walk podczas przerabiania, jak to mówią studenci, zespołowych gier sportowych. Uczymy się zarządzania, skutecznego zarządzania, kierowania ludźmi, pracy w grupie zespołowej. Uczymy się takich kompetencji społecznych i nie chcę deprecjonować innych wydziałów, ale takich kompetencji społecznych, których na innych wydziałach trudno znaleźć. Po prostu taki jest sport, bo przychodzą tutaj pasjonaci, którzy mają w sercu albo w swojej pasji właśnie uprawianie sportu, więc już tu przychodzą ludzie w pewien sposób naznaczeni w dobrym tego słowa znaczeniu. No początek, jak wszystkie początki, podobno był dosyć trudny, ale ważne, żeby, bo gdyby tego początku nie było, nie byłoby dzisiejszego święta jubileuszu 20-lecia funkcjonowania Wydziału Wychowania Fizycznego Fizjoterapii. Co prawda nazwa fizjoterapia pojawiła się później, bo był najpierw kierunek nazwany wychowanie fizyczne i rehabilitacja. Różnie nam bywało, były głosy sprzeciwu, były głosy zdziwienia, ale generalnie rzecz biorąc na samej uczelni i wszystkie te uchwały związane z powołaniem kierunku, powstanie Instytutu, przekształceniem studium wychowania w Instytut i później z powołaniem Wydziału przechodziły bez większych problemów. Politechnika Opolska.